Witajcie w kolejnym vlogu. Oczywiście nie mogło zabraknąć na naszym kanale cen z Chorwacji, jak one wyglądają w tym roku, bo jak wiecie, weszło tutaj euro. Wszyscy mówią, że bardzo straszało, tak. Więc idziemy się przekonać. Jesteśmy w ogóle pod tym samym marketem, w którym rok temu robiliśmy też tutaj odcinek. Dwa lata temu. Z cenami. Więc będziecie mogli sobie teraz zobaczyć, jak wygląda cena produktów w takim dużym markecie, więc tutaj też powinno być troszkę taniej niż gdzieś w jakimś lokalnym sklepie, ale zaraz to sobie wszystko sprawdzimy, idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Banany w tym roku 1,44 euro za kilogram. O, zobacz, twoje awokado masz tutaj 1,59 euro. Za sztukę, ale duże. No takie jak nasze tutaj w Polsce dwa, nie? Arbuz 2,65, taki mały za kilo. Kiwi 1,99. Jabłka, jakby kogoś interesowało, ktoś chciałby zjeść w Chorwacji jabłka, to 1,39 euro. Ziemniaczek kosztuje 2,38. To jest 4 kilo za 5 euro mniej więcej. Tutaj 2 kilo za 2,65. Różne ceny są tych ziemniaczków. Marchewka 1 euro. To jest ta blitwa, co ja zawsze jem kalmary. A, ta z restauracji. Tak? I tak wygląda blitwa. Ale cena jest 1,59 euro za kilogram. Za kilogram. Rzodkiewki są, patrzcie, bo już pokrojone, obrane. 1,32 euro. Może na rosołek, porcyjka, 0,89 euro. Tu macie wodę na przykład niegazowaną w takich butelkach. Po pół euro butelka wychodzi 0,49 euro. 7-litrowa wychodzi za 1,45 euro. Taka duża woda. Pringlesy 3 euro, 2,99. Prawdziwa Nutella. 4,29 jest na promocji teraz, to chyba weźmiemy tą. Też jakieś podróbki tutaj mają. Ale też drogie to Lido, bo 6 euro. Lino. No, ale tu jest 700 gramów. No mówię, duże, a tam Nutella ile miała? 600 gramów. No podobnie. Ale to dlatego, że tutaj jest jakaś promocja na to, wiesz? No tu widzicie, chipsy, też jakaś promocja, 1,39 euro. Tu jest taki tostowy chleb, 2,12 euro. Tu niżej 2,39. Ten też 2,12, więc takie ceny chleba tostowego. A jeszcze wam pokażę chleb zwykły. Ile kosztuje tutaj w markecie? No tak jak widzicie, taki euro 32, tutaj euro 19, tu są takie kajzerki z sezamem, 0,46 euro, chleb tutaj taki krojony, euro 86, ewentualnie tego typu, ale ile on kosztuje, nie wiem, nie widzę ceny, tu widzę cenę chleba, euro 90, a ten na dole euro 59, kawka rozpuszczalna Jakobsa. No to chyba najczęściej taka w Polsce spotykana, 10,22 euro. Nescafe Gold, cena też na promocji 7,99. Nie robimy takie małe zakupy, bo jak jechaliśmy tutaj sobie wcześniej, to sobie zrobiliśmy zakupy wody, takie rzeczy pokupowaliśmy, więc przyjechaliśmy tutaj hulo i nogami, więc nie naszalejemy z ciężarem. Haribo 2,29. Milka coś takiego. Nie wiem, czy to u nas, nie widziałem czegoś takiego. 2,69. Akurat na promocji taka czekolada 1,19, a tak standardowo 1,31 tutaj taka. Wszystkie 1,31 ogólnie kosztują. Snickers taki wielki. Wow, zobacz jaki wielki. Snickersy 1,79 euro. Kinder Bueno 3 pak 2,59. Tu można sobie jakieś takie gotowe surówki kupić. Ziemniaczki z cebulką. Makaron z gotowych, sery. Zobaczcie, nie będę mówił wam cen, tylko możecie sobie zobaczyć po prostu. O, i są mi wędliny. Salami 9,29. Taka wędlinka 13-14 euro na promocji. Tamta wędlina taka, gdzie ta z tyłu, 7,29 na promocji. Tu jeszcze są kiełbaski jakieś. 7,96 albo tutaj takie mniejsze po 6,63. No to jest Wegeta chyba, coś takiego jak Wegeta. Tak, wiesz, u nich czasami suma, czasem nie. 1,79. Ale fajnie zakręcana, nie? Z tym od razu. Weź to, nie? To się przyda. Aha, tu są chipsy, to co już widzieliście. Lejsy po 2,19. Pringlesy to wam pokazywałem. Tutaj akurat 2,99.
Gdzie oliwki to przeróżne. Tutaj taki duży słoik 3,71, tutaj na przykład 3,98. Ajwary, jak ktoś lubi, to macie promocję 1,69 euro. Za taki mniejszy słoik, za duży 3,79. O, tu też jest, zobaczcie, ta woda Jana. Ona taka popularna jest tutaj w Chorwacji. Ale ona już kosztuje za 1,5 litra na przykład 0,93 euro. Barilla makaron. Coś, tu mniej więcej 2 euro. Ten akurat, zobaczcie, ten kosztuje 2,05. Taki kosztuje tam 1,86. Tak koło 2 euro się kręcą makarony. Tu są spaghetti, no to 1 euro, 0,98 euro kosztuje taka paczuszka tutaj. Taka większa, 1-kilogramowa chyba, tak? Dobrze to czytam? Tak, 2 euro. Aha, to jest coś takiego jak w Lidlu było ostatnio, co braliśmy też tak we Włoszech, jak byliśmy, nie? Ale to jest to z cukinii, ale nie, ta była. Ale nie, patrz, nie ma z mięsem, nie ma tego, co my braliśmy w Lidlu. O, takie tutaj, ale to też jest drogie, bo zobaczcie, 3,29 taki słoiczek kosztuje. Jesteśmy teraz na mleku, to zobaczcie, zależy jakie mleko, tu macie euro 59, tu jest na przykład za euro takie 2,8, takie mleczko. To tutaj możemy Nesquiki jedynie wam dać, do porównania, tutaj 4,11 euro, Lion 3,85. To wszystkie 3,85. Słuchajcie, to jest ta gruszeczka taka fajna, słodka, którą dają zawsze, jak już zapłacicie rachunek w restauracji, to albo was poczęstują rakiją, albo czymś takim. To jest bardzo dobre, ale nam to zawsze tutaj smakuje. Jak to weźmiemy gdzieś do domu, to już tego nie pijemy. Jaki jest w ogóle koszt tego? 9,16 euro taka butelka kosztuje. I tu jeszcze inne do wyboru, że tak powiem, Bacardi. 15,93, ale zaraz przejdziemy na alkohole. Zanim na alkohole dojdziemy, to jeszcze trochę serków i różnych paczkowanych rzeczy. Gouda jest taka fajna. 150 gram, euro 59. Euro 72, taka paczka. I tutaj euro 86, taka paczka. Zresztą to są różne paczki, tu droższe są, 2,12 na przykład. Wszystkie te sery, które tu są, na tej dolnej półce. Było szyneczki. Ciekawe, ile to kosztuje. 1-2 kilo, tak? Dobrze to czytam? Tak, chyba tak. 12 euro kosztuje taki kawałek. Chyba, że taki większy. Ło, to już jest naprawdę 2,5 kilo szynki. 12 też euro. A to jest chyba za kilo, nie? Tutaj. Nie, tu jest za kilogram jednostkowa. 4,99 za kilogram. No to tyle, zobaczcie. Taka kosztuje 12,86, a taka kosztuje 12,10. Widocznie różne gatunki. 2,88, coś takiego, taka paczka. Te wyżej tutaj po 2,33. Salami to jest? Nie, jakaś kiełbaska taka. To też na promocji, euro 49, coś takiego. Taka szynka tutaj, jak w tym pudełku, euro 99. Parówki. XXL, kilo 20 parówek. 2,79 na promocji. Ale te już na przykład trochę mniejsze, już 3,33. Udce na grilla, nie? Są? Nie, a, są tu chyba te z kurczaka po 5,29 za kilogram. Taka paczka, ile to kosztuje? 5,50 ta paczuszka kosztuje euro. A tutaj na przykład jest dorada i ona jest po 8,5 za kilogram. Tutaj macie cenę 8,5 za kilo takiej rybki. Jest tu cena gdzieś? Nie ma. Nie. Jest napisane 600 gramów, że to jest 600 gramów. No to trochę mniej byśmy zapłacili niż ta cena. Ja za dwie takie paczki mniej więcej byście zapłacili około 9 euro. Tu mielone jakieś jest, nie? Mięso albo 7,99 kosztuje, albo 10, albo 10 euro. Nie wiem, która cena, do którego jest mięso. Czy takie ładne? 2 euro. Takie 3 kotleciki. Zobaczcie, tutaj już za 654 gramy 11,5 euro prawie. Lody tutaj na przykład takie w takim dużym pudełku. Mniej więcej 7,30. Tutaj widzę 7,30 tak samo. Tu są jakieś tańsze. 1650 ml Ledo. 6 euro niecałe. A tak wszystkie 7,96, 7,30. Tutaj też jakieś mniejsze, 900 ml, 4,51. Tortellini może, z dobaczczyku. Z mięskiem. 4 euro niecałe. Paczuszka. O, masło.
3,98. Taki, no taka kostka 250 jak u nas, nie? Bo tak. To jest taka troszeczkę mniejsza kosteczka. A tu margaryna, nie? 1,72 do wyboru, do koloru. Ceny jajek za 10 sztuk tu jest? Ile tu jest? 10 sztuk? 3 euro. Zależy jakie. No, 3 euro, 3,05 tak. Za 10. A, no widzicie, każde jajka są po 3,05. No może im weźmiemy tego Dukata, nie? Tą czekoladkę taką, to jest dobre. Ale mały czy duży? Weź dużego, 2,25 taka duża butelka Dukata. Mozzarella jakaś taka? 2 euro. Nie, 1,59. A to zależy, która. Ta 2 euro. No. Taka 2 euro kosztuje. Świeży krowi syr. Takie kuleczki. 2,69. Taka cena tego serka. O, feta droga. 3 euraski. Można by wziąć, nie? Spróbować fetę. Do jakiejś sałatki. Nie, myślę, że stąd raczej nie. Tutaj jest mascarpone po 2,39, ale to też jest jakaś promocja. Bo te żółte etykietki to świadczą o promocji. To co miśki lubią najbardziej? Oglądać oczywiście. Jack Daniels, 1 litr, 30,40 euro. Johnny Walker, 25,50 praktycznie za litr. Tutaj może tego Ballantine'sa, 19,37 za litr. Jägermeister, 1 litr, 20,99. Martini, 13,27. Stok litrowy 17,25. Absolut kosztuje tutaj 0,7, 17,92. Smirnow 16,59. Tutaj cen win, no to różnie są, widzicie, 7, 6,60. Tu u góry są nawet droższe, takie 12,28 i 15,26. Albo po 6 euro, mniej więcej po 6,7, albo 13,15. Piwo Laśko, 4 razy 0,5 to w puszce. Kosztuje 4,25, a tu też jakaś promocja chyba jest. Tutaj jest jakiś Heineken, 7,70 za takie czteropak. Karlowaczko, 4,91, a tu jest 6 po 0,5, 7 euro. Tutaj jakieś, nie wiem, nieznane mi piwo. Barley, 0,5 za 0,79, chyba jakieś ichnie. Coś tu mamy takiego, co by się jeszcze mogło nadawać do pokazania. No, pan limonka, to czy inne? Euro 33. Kozel jeszcze jest, na przykład też promocja, euro 29. Duże takie butle są, widzicie? Tak jak tutaj. Można sobie w plastiku kupić. Ona jest chyba dwulitrowa, tak? Dobrze mówisz? Tak, dwulitrowa. I wtedy kosztuje 3,48 za taką butelkę. Za tego butelkę 2,72. Karlowacko. 3,45 też za butelkę dwulitrową. No i tu reszta, zobaczcie, jeszcze takie są. Jest dużo tych dwulitrówek. Pepsi, napoje tutaj 2 euro. Pepsi taka duża, dwulitrowa. Cola 0, 0,215 dwulitrowa. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten sklep. My tam małe zakupy zrobiliśmy, idziemy teraz zapłacić. Mam nadzieję, że to przejście po sklepie i pokazanie wam cen wam się podobało i macie już taką jasność, jak tu wygląda cenowo Chorwacja w tym roku. A my tutaj za te nasze drobne zakupy zapłaciliśmy 27 euro, ale praktycznie nic nie kupiliśmy, zobaczcie, parę produktów. Nutella, szynka prosciutto, no takie są. Troszkę słodyczy na podróż dla dzieciaków, no takie rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla was przydatny i wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć, trzymajcie się, hej. I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.